Cześć, jak widzicie, witam Was dzisiaj ze swojego ogrodu. Jak się łatwo domyślić, zajmiemy się dzisiaj patentami na dekoracje, które umilą czas spędzany na świeżym powietrzu. Patent pierwszy. Do wykonania pierwszego projektu będziemy potrzebowali kilka piłeczek ping-pongowych, których nawiercamy po jednym otworze. Następnie w przygotowane otwory wkładamy lampki choinkowe. I pierwsza ozdoba gotowa. Patent drugi. Z kawałka niezbyt grubego pieńka wycinamy kilka plastrów o grubości około 5 cm. Następnie na środku każdego plastra nawiercamy otwór o średnicy 40 mm i głębokości takiej, żeby spokojnie zmieścił się w środku T-Light. Po nawierceniu otworów całość dokładnie szlifujemy, łącznie z wnęką otworu na T-Light, a następnie pokrywamy cienką warstwą lakieru. Zobaczcie, jak ładnie się to prezentuje. Patent trzeci. Do wykonania ostatniego projektu przyda nam się niewielka pompka do wody, którą bez problemu kupicie na Allegro. Na wylot pompki zakładamy kawałek gumowego węża, a następnie za pomocą najlepiej czarnego kleju do klejenia na gorąco przyklejamy ją na dno niewielkiej donicy. Następnie przyklejamy w środku kilka kamieni, aby zamaskować całą pompkę wraz z wężykiem. Gdy wszystko jest gotowe, możemy odciąć nadmiar wężyka, a na górę przykleić jeszcze jeden kamień. Jak widzicie, roboty przy tym patencie jest niewiele, a efekt jest naprawdę bardzo fajny. No i zrobiło się milusio i przytulnie. Mam nadzieję, że i Wam podobają się te ogrodowe dekoracje. Jeżeli tak, nie zapomnijcie dać nam lajka na Facebooku, suba na YouTubie oraz oczywiście zalajkować naszego partnera, markę Topex. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!